wykończenie krawędzi skóry oraz jej mizdry przy pomocy tokonole. Cześć, z tej strony Paweł ze sklepu CraftPoint. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam świetny produkt, jakim jest tokonole. Jego użycie pozwoli nam idealnie wykończyć krawędź skóry, czy również jej mizdrę. Tokonole pochodzi z Japonii i dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, brązowym oraz białym. Tokonole posiada konsystencję lekko gęstą, klejącą. Podczas aplikacji możemy skorzystać z jednorazowych rękawiczek, które przydadzą się przede wszystkim przy kolorach czarnym i brązowym. Środek możemy nakładać na sfazowaną krawędź skóry przy pomocy aplikatora wełnianego lub po prostu naszego palca. Nabieramy małą ilość i staramy się równomiernie rozprowadzić po całej krawędzi. Nadmiar możemy usunąć przy pomocy ręcznika papierowego, uważając, aby tokonole nie wyjechało nam na skórę, ponieważ może zostawić delikatne odbarwienia. Kolejno zabieramy się za polerowanie takiej krawędzi. Polerujemy, używając wood slickera, po całej długości krawędzi. Na naszym kanale znajduje się zupełnie osobny odcinek na temat użycia wood slickera, także również tam zapraszamy. Według mnie tokonole działa zdecydowanie lepiej niż popularna guma tragakantowa. Tak wygląda wykończona krawędź przy pomocy białego tokonole. Tokonole służy jednak nie tylko do polerowania krawędzi. Idealnie nada się do wypolerowania dużych powierzchni, takich jak mizdra skóry, i przy tym użyjemy dodatkowych narzędzi jak łopatka, nakładanie tokonole oraz glass slicker. Nakładamy tokonole większej ilości na mizdrę. Możemy śmiało zrobić to naszym palcem i rozprowadzamy po powierzchni. Następnie, aby zrobić to dokładniej, używamy plastikowej łopatki do kleju i rozprowadzamy je po całej powierzchni, którą mamy zamiar wypolerować. Łopatka zdecydowanie cały proces przyspieszy i pozwoli bardzo dokładnie rozprowadzić środek. Następnie, kiedy taka powierzchnia będzie już gotowa, bierzemy glass slicker i jego powierzchnią polerujemy. W ten oto sposób zyskujemy pięknie wykończoną mizdrę, która nie dość, że wygląda dobrze, to jeszcze nie będzie się strzępiła w trakcie używania produktu ze skóry. Oprócz koloru białego mamy również kolor brązowy i czarny. Stosujemy je do takich właśnie kolorów skór. Zastosowanie jest identyczne jak w przypadku koloru białego, jednak w tym wypadku podbijają one kolory krawędzi brązowej oraz czarnej. Nakładamy tokonole brązowe i rozprowadzamy po całej krawędzi. Również jak w przypadku tokonole białego, uważamy, aby nie wyjechało nam za bardzo na lico skóry, ponieważ również może zostawić nam dodatkowe niechciane przebarwienia. Tak wygląda już wykończona krawędź. Tokonole brązowe podbiło nam efekt kolorystyczny krawędzi. Pamiętajmy, że nie zastąpi nam to tradycyjnej farby do krawędzi, natomiast jedynie poprawi, podbije ten kolor. Pokażemy również efekt koloru czarnego. Nakładamy tak samo jak w poprzednich kolorach i rozprowadzamy po całości, uważając, żeby tokonole nie wyjechało na lico skóry. Standardowo teraz krawędź polerujemy przy pomocy wood slickera. Tak wygląda już krawędź po wypolerowaniu. Tokonole to nie jedyny środek, który wykorzystamy przy wykończeniu krawędzi skóry. Cały proces jej wykończenia został przedstawiony na naszym kanale w serii trzech dodatkowych filmów. Natomiast w tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do subskrybowania i regularnego odwiedzania naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!